Hej kochani, witam w kolejnym odcinku na moim kanale Agata Kopaczewska. Jak ja się tym zafascynowałam, posłuchajcie. Nie wiem, czy słyszeliście już w ogóle o koncepcji slow life, slow living. Jak sama nazwa wskazuje, to oznacza życie w zwolnionym tempie, życie w zgodzie ze swoimi wartościami, z dala od codziennej bieganiny. To życie bliżej natury, wsłuchując się w swoje własne potrzeby. Ogólnie chodzi o to, by zachować balans. Liczy się twoje zdrowie fizyczne, psychiczne, by starać cieszyć się każdą chwilą życia. Jakiś czas temu zafascynowałam się tym stylem życia, zaczęłam dużo czytać, różne artykuły i w ogóle. Myślę, że w dobie internetu, w dobie przebodźcowania mamy tyle różnych informacji, co cały czas w sumie docierają do nas jakieś informacje, to nas nierzadko przytłacza. Dlatego slow life staje się teraz coraz bardziej popularny. Po prostu myślę, że potrzebujemy tego. Teraz kilka słów o tym, jak wprowadzić to do swojego życia, jak zacząć w ten sposób żyć i jak ja to robię. Pierwsza sprawa to życie w zgodzie z wartościami. Czyli jak się pewnie domyślacie, u mnie to wygląda tak. Jako, że jestem katoliczką, to bardzo ważna jest dla mnie msza święta, na którą chodzę, staram się chodzić jak najczęściej, nierzadko w dni powszednie. Wiara to fundament mojego życia. Spowiedź czy wspomniana msza święta, modlitwa, to działa na mnie wszystko tak bardzo terapeutycznie. Kolejna sprawa, żeby ustalić priorytety swojego życia. Co jest dla ciebie najważniejsze? Jaki jest twój cel, do czego zmierzasz i na czym ci najbardziej zależy. Kolejny, trzeci krok to zwolnienie tempa życia i to myślę, że odnosi się szczególnie do ludzi, którzy tak serio mają z tym problem, że cały czas żyją w jakiejś bieganinie. Ja akurat tego nie mam. To dla ludzi, którzy serio mają bardzo dużo na głowie, naprawdę warto się zastanowić, co mogę zmienić, żeby zadbać po prostu o swoje zdrowie i fizyczne i psychiczne. To może być potwornie trudne, bo czasem naprawdę jest tyle obowiązków, że jakby nie ma możliwości z czegoś zrezygnować, tak? Wszystko trzeba zrobić to na czas. Jak ma się dużą rodzinę, załóżmy, czy w ogóle rodzinę, to jest tych obowiązków naprawdę o wiele więcej. Także najprawdopodobniej ten krok będzie wymagał podjęcia różnych decyzji, może o zmianie pracy. Jeśli naprawdę miałoby ci to wyjść na zdrowie, to warto się nad tym zastanowić. Kolejna sprawa to oczekiwać mniej i cieszyć się z tego, co mamy. Codziennie się tego uczę. Od małego mam wielkie cele, wielkie marzenia i codziennie w sumie do tego dążę. I bardzo długi czas miałam takie nastawienie, taką postawę, że kiedyś będę szczęśliwa. Jak to osiągnę, będę szczęśliwa. To zrobię, będę szczęśliwa. Nie wiem, uda mi się kolejną rzecz zrobić, będę szczęśliwa. Czyli kiedyś, jak zrobię to i tamto. Zmieniłam to, nie chcę tak żyć. Ja chcę teraz być szczęśliwa, mimo tego, że niektóre rzeczy jeszcze się nie spełniły. Jakby mamy całe życie, to nie wszystko musi się wydarzyć w jednej chwili, od razu i wtedy będziesz szczęśliwy. Do niektórych rzeczy wiadomo się dochodzi. Teraz cieszę się, jak, nie wiem, herbata ze znajomymi jest, albo właśnie idziemy gdzieś do kogoś, rozmawiamy, spacer, czyjaś obecność po prostu. Mogę posłuchać ulubionej muzyki, mam czas, żeby poczytać książkę, obejrzeć film, cieszę się tym. To jest super, jest pięknie po prostu. Też w takiej postawie, że teraz chcę być szczęśliwa, niekiedy, i żeby to praktykować faktycznie i ta wdzięczność też jest tutaj bardzo ważna. W tym bardzo pomaga mi przeświadczenie, że jako właśnie osoba wierząca ja wiem, że ja nie jestem w tym wszystkim sama w życiu, że mam marzenia, mam pragnienia, mam różne cele i wiem, że jeśli to jest faktycznie dla mnie, to się wydarzy w odpowiednim czasie. God has perfect timing, no nie? Bóg wie, kiedy coś ma się wydarzyć i to się wydarzy w najbardziej odpowiednim momencie, jeśli ma to się faktycznie wydarzyć, jeśli to byłoby dla mnie dobre. Bóg się o wszystko troszczy, ma wszystko pod kontrolą, także ja nie jestem w tym wszystkim sama i naprawdę bardzo to pomaga. Kolejny krok to kontrola przepływu informacji. To nie może być tak, że załóżmy media społecznościowe cię kontrolują, internet cię kontroluje, w sensie, że ty musisz coś sprawdzić, bo załóżmy, to jest oczywiście ogromnie trudne i ja sama się na tym łapię, że musisz sprawdzić powiadomienia, musisz zobaczyć to, musisz tamto odpisać, tu ten, a relacje zobaczyć, a co u kogo, nie? To nie może cię kontrolować, nie może jakby twojego życia ustalać planu twojego dnia, na przykład coś masz zrobić, ale zobaczę powiadomienia, a może coś mnie ominie, a może to. Media nie mogą kontrolować twojego dnia. Czasem dobrze jest się wyłączyć na jakiś czas. Ja na przykład zaczęłam robić tak, bo wcześniej miałam cały czas włączony telefon, w sensie internet, tam przychodziły powiadomienia cały czas, a teraz to wyłączam, dlatego telefon siedzi cicho, że tak powiem, i jakby to nie prowokuje mnie, żeby ciągle sprawdzać coś, nie? Także ja to wyłączam, do szafki odkładam, oczywiście na głośno, jakby ktoś tam dzwonił, czegoś potrzebował, ale jakby dalej, żeby to było ode mnie. Kolejna sprawa, kieruj się pasją w życiu. To jest naprawdę mega ważne, tak wiele osób pracuje w czymś, czego w ogóle nie czuję. Robią to byle robić, że tak powiem. Potem wracają do domu. Jakiś taki marazm się wkrada. Ludzie są nieszczęśliwi. Ja na przykład bardzo bym tak nie chciała, żebym kiedyś na przykład była zmuszona czy coś pracować w czymś, czego w ogóle nie czuję, czego nie chcę robić.
Pasja jest czymś tak ważnym. Jeśli tylko masz taką możliwość, to postaraj się o to, żeby robić to, co się kocha. Jakby, wiecie, ja wiem, jak to brzmi, jest to tak dużo różnych sytuacji, że nie ma takiej możliwości, ale przemyśl to i zobacz, czy możesz coś w tym kierunku zrobić, żeby faktycznie robić coś z pasji. Kolejny krok to nie bagatelizuj emocji i uczuć, które się w tobie pojawiają. Na przykład, nie wiem, czuję złość, czuję smutek, coś mnie zaczyna przytłaczać, źle się czuję, to ja wtedy muszę się zastanowić, właśnie nazwać emocje, które się we mnie pojawiają i zastanowić się, czemu one się pojawiają, co to spowodowało, czy ja zobaczyłam coś i to mnie dobiło, czy załóżmy, nie wiem, przypomniało mi się coś, albo ktoś mi coś powiedział i to zaczęło tak na mnie działać. Zastanów się, co czujesz i dlaczego najprawdopodobniej i co możesz z tym zrobić. Kolejna sprawa, pozwól sobie odpocząć. To jest tak mega ważne. Ja widzę, że ludzie nie potrafią teraz odpoczywać. Też przeprowadziłam ileś rozmów, rozmawiałam ze znajomymi i oni mówią, nie umiem odpoczywać. I ja sobie pomyślałam, kurczę, jak można nie umieć odpoczywać, a potem sobie pomyślałam, że naprawdę jesteśmy tak momentami nakręceni, że nie umiemy. Faktycznie jest coś takiego. A odpoczynek jest naprawdę bardzo ważny, żeby żyć szczęśliwie, żeby żyć też spokojnie, żeby nabrać siły, żeby móc po prostu działać produktywnie potem, bo człowiek zmęczony nie będzie, myślę, dobrze wykonywał swojej pracy, prawda? To będzie takie troszeczkę od niechcenia, bo po prostu nie masz sił. Dla mnie osobiście mega ważny jest sen. Ja bardzo do tego przykładam wielką wagę, bardzo na to uważam. Jest to dla mnie, że tak powiem, podstawowe. Jak ja się nie wyśpię, nie umiem dobrze pracować. Muszę mieć ileś godzin takiego dobrego snu. Pamiętaj o samorozwoju, różne kursy, różne, nie wiem, nowe rzeczy, poznawaj nowe, nie wiem, umiejętności, działaj, po prostu działaj. I jak tylko masz taką możliwość, to wybierz się na przykład do rodziny na wieś, albo właśnie są jakieś, nie wiem, dni wolne, postaraj się, żeby wyjechać z miasta, odpocząć. I dla mnie to kontakt z naturą jest tak bardzo ważny, ja od razu inaczej, ja po prostu jakby nie wiem, coś się we mnie takiego dzieje, że od razu czuję się tak lekko, różne rzeczy, które mnie przytłaczały, nagle stają się takie, jakby odpływają. Ja naprawdę, nigdy nie zapomnę tego, jak w wakacje byliśmy u rodziny na wsi i tam ta okolica była absolutnie przepiękna, malownicza. Te, wiecie, takie wzgórza różne, takie te przepiękne miejsce, zielone zboże, wtedy było takie ładne pola złote i słońce bardzo grzało i ja sobie tak szłam w sukience letniej przed siebie polną dróżką i czułam się taka szczęśliwa, mimo że to nie był dla mnie wtedy łatwy czas. W wakacje różne rzeczy się zadziały, różnych rzeczy po prostu nie rozumiałam. I ja tam poszłam i czułam się taka wolna, gdzieś tam kogut piał w tle, a ja szłam przed siebie, szczęśliwa, oddałam wszystko Bogu i po prostu byłam taka wolna, lekka i niesamowita. Każdemu polecam coś takiego przeżyć. Jeśli możecie, to faktycznie zróbcie tak. Pozdrawiam Was wszystkich. Koniecznie zostawcie komentarz, lajka, subika, wejdźcie na Instagram Agata Kopaczewska, jeśli macie jakieś pytanie, cokolwiek, piszcie, staram się odpowiadać na komentarze, na wiadomości również, choć tego ostatnio trochę było, także troszeczkę tam mi umknęło, ale staram się ogólnie odpowiadać i właśnie życzę Wam wszystkiego wszystkiego dobrego, pięknego dnia, z Bogiem.